30 września, 811 dzień globalnej pandemii. Rok od upadku demokratycznego świata, o ile się w którymś momencie nie pomyliłem. Czas się rozmywa, dni zlewają się z nocami, noc miesza się z dniem. Mój zegarek i kompas już dawno przestały działać. Ciało też zaczyna powoli odmawiać mi posłuszeństwa w nieustającej wędrówce. Nogi uginają się pod moim wychudzonym, wygłodniałym korpusem. Ach, jedzenie. Gdybym tylko miał coś do jedzenia. A najlepiej coś słodkiego, co dodałoby mi sił do walki o przetrwanie. Znalazłem szopę w środku lasu, ale wokół ani śladu żywej istoty. Nie mogę pozbyć się myśli, że jestem już ostatnią osobą, która przetrwała tę zarazę. Nie mogę odeprzeć tej przytłaczającej samotności. Ale przynajmniej pierwszy raz od tygodni zasnę w bezpiecznym schronie. Kamis! Obiad! Chodź, bo wystygnie! Mówiłem ci, żeś mi nie przerywała! Później dokończysz, no chodź szybciej! Poza tym zobacz, co się dzieje. Telewizji mówią o jakimś zakaźnym wirusie w Chinach. Nie histeryzuj! Wiesz, jakie są wiadomości! Ta, wirus, jasne. Czego te hieny nie wymyślą, żeby zmusić ludzi do oglądania swojego bełkotu? Jesteś może zmęczony wszechobecnym krzykiem? Lubisz, jak różne firmy i instytucje drylują twoje zwoje, żebyś tylko stanął w kolejce po ten nowy, przełomowy model jabłka. Kup go. Kup go już dziś, a spełni wszystkie twoje sny. Wreszcie będziesz kochany i podziwiany. W końcu ci się należy. Ale kiedy ktoś ostatnio zapytał, co cię naprawdę interesuje, zamiast mówić ci, co interesować cię powinno? The Quiet Year jest właśnie w tym sensie bytem z innej epoki. W dobie kolorowych gier familijnych i ociekających plastikiem wielkich kampanii kickstarterowych ma czelność mówić do nas szeptem. Czy uda mu się zdobyć naszą uwagę? Projekt Avery Alder nie jest zwykłą grą planszową. Po długiej wojnie z szakalami w końcu udało się ich przepędzić i zyskać czas na spokojny rozwój naszej odradzającej się po upadku społeczności. Wraz z zimą nadejdą pasterze mrozu. Wtedy gra się zakończy. Tyle w skrócie mówi nam enigmatyczny wstęp. I w zasadzie od razu po przeczytaniu krótkiego, kilkukartkowego podręcznika możemy zacząć zabawę, w której wszyscy razem wcieramy się raz to we wspomnianą wspólnotę, a raz w czyhające na nią Fatum, które upewni się, że wszystkie kanapki upadną masłem do dołu. Będziemy niczym sadystyczni naukowcy, próbujący w sterylnych i monitorowanych pomieszczeniach przeprowadzać gryzonie przez przeszkody, które sami zaprojektowali. Gracze wybierają, czy wolą grać na jednym z załączonych, nakreślonych obszarów, czy wspólnie stworzyć na pustej kartce zarys świata, który będzie zamieszkiwała ich społeczność. Od tego wyboru zależy, jak dużo pytań gra postawi przed nami już na starcie. Gdzie jesteśmy? Kim jesteśmy? Czym dysponujemy, a czego nam brakuje? Wszystkie odpowiedzi na te pytania, tak samo jak wszystko, co nasza społeczność zrobi i co się jej przydarzy, nanosimy na kartkę, rozrysowując krajobraz i zostawiając ślady kolejnych rozdziałów naszej przygody. The Quiet Year jest bowiem rzadkim okazem gry mapowej, czyli brakującym ogniwem pomiędzy grą planszową, grą fabularną, a zabawą w udawanie, że to, co się właśnie narysowało, przypomina konia. Każda tura zaczyna się od pociągnięcia karty, która odnosi nas do odpowiedniego wpisu w wyroczni. Możemy tu na przykład przeczytać, że część naszego społeczeństwa domaga się uwagi w jakiejś sprawie. Kim są? Czego żądają? A powiemy przykładowo, że grupa sceptyków zaczyna wątpić, czy nasz koń w ogóle jest koniem. Co z kolei prowadzi do niepokojów i podważania autorytetu starszyzny. Następnie gracz wykonuje jedną z dostępnych akcji. Może to być na przykład odkrycie czegoś nowego, które pozwala wymyślić jakąś szansę, dodatkowe znalezisko albo wyzwanie pojawiające się przed naszą społecznością.
Tymczasem jedno z bawiących się w okolicy dzieci wpadło w dziurę, której wcześniej nie widzieliśmy i tym samym odkryło przejście do tajemniczej jaskini. O, cześć. Jestem kolejnym graczem. Rozpatrzyłem już wydarzenie z wyroczni i nie chcę na razie odkrywać niczego nowego. Mogę zamiast tego, jako akcję, przeprowadzić dyskusję, w której każdy krótko odniesie się do dowolnie wybranej przeze mnie kwestii. W tym przypadku mogę na przykład powiedzieć, że nie powinniśmy ruszać do jaskini bez odpowiedniego przygotowania i spytać pozostałych, jak ich zdaniem nasza społeczność powinna się do tego zabrać. Trzecią i ostatnią akcją, którą można przeprowadzić, jest rozpoczęcie projektu. Mogę na przykład powiedzieć, grupa sceptyków, która wcześniej protestowała, organizuje zespół badawczy mający na celu ustalenie szczegółów pochodzenia i budowy budzącego wątpliwości konia. Biorę kostkę, stawiając na wybranej wartości i określając w ten sposób ilość tur, które zajmie zrealizowanie projektu. Gdy odpowiednia ilość tur upłynie, gracz, który rozpoczął projekt, opowiada, czym on się zakończy. Mogę na przykład powiedzieć, że w wyniku dokładniejszych oględzin okazało się, że koń tak naprawdę jest robotem, zasilanym przez bardzo stary, ale potężny generator, oparty na antymaterii. Te trzy proste akcje wystarczają, by stworzyć narracyjny ekosystem. Odkrywanie nowych wyzwań i realizowanie projektów odbywa się bez konsultacji między graczami, ale właśnie dlatego każdy czuje się tu ważną częścią zespołu. Tworzenie opowieści przypomina sztafetę, w której gracze przekazują sobie różne wątki jak pałeczkę. Mimo że każdy przychodzi z czymś innym, powstaje wspólna i bardzo żywa historia. Pewne wątki odchodzą w cień, gdy zajmujemy się nowym problemem, ale potem wracają w iście filmowym stylu, gdy któryś z graczy postanawia ponownie zmienić kierunek zdarzeń. Relacje tworzące się wewnątrz prowadzonego wspólnie społeczeństwa mają w sobie pewien naturalny realizm, ponieważ wypływają z interakcji prawdziwych ludzi. I tak jak w prawdziwych relacjach, tak i tutaj mogą pojawiać się różne tarcia i napięcia. I z tym The Quieter radzi sobie w prosty, a jednocześnie nieoczywisty sposób, a mianowicie za pomocą znaczników pogardy, zwanych też w naszym gronie znacznikami resentymentu. Jeśli coś nie spodoba nam się w działaniu innego gracza, nie możemy skrytykować tego wprost. Zamiast tego możemy wziąć w dowolnym momencie znacznik reprezentujący żal i napięcie kumulujące się w społeczności. Jeden z graczy opowiedział wcześniej o jaskini, którą odkryły bawiące się dzieci. Na pewno opowiadając miał już jakieś pomysły, co w tej jaskini możemy znaleźć. Być może liczył, że jego odkrycie stanie się początkiem ważnego wątku. Byłaby wielka szkoda, gdyby ktoś przypadkiem odkrył, że którejś nocy jaskinia zawaliła się i w jej miejscu jest teraz tylko sterta niemożliwych do ruszenia kamieni. Te pasywno-agresywne sytuacje pozwalają rozładować złość i czasami bywają zabawne dla pozostałych. Sami decydujemy, jak dużo żetonów weźmiemy w ciągu gry. Niektórzy, z którymi grałem, praktycznie o nich zapominali. Skumulowanych żetonów możemy jednak użyć jako symbolicznego uzasadnienia naszych bardziej egoistycznych zachowań. Możemy też się ich pozbyć jako wyrazu uznania dla czyjejś akcji. Ta prosta i nienachalna mechanika pozwala, by ktoś, kto czuje się niewystarczająco słuchany, mógł jakoś wymiernie uzasadnić chwilowe przejęcie sterów. Gra jest prosta, ale pod niepozorną i skromną oprawą kryje się cały świat możliwości. Jest jednak jedno ale, które być może już dostrzegasz. Leżałeś może kiedyś wypatrując kształtu w chmurach? Czasami od razu widzisz, że jedna chmura to królik, a druga to żuk. Czasami ktoś inny nie może nadziwić się, że widzisz cokolwiek w tym chaosie. A czasami na tym samym niebie nie możesz w ogóle znaleźć żadnego rozpoznawalnego kształtu. I takie też bywa The Quieter. Może masz gorszy dzień, a może ciężko przychodzi ci improwizowanie i gra w skojarzenia. Może akurat nie masz pomysłu, co można by na tej kartce narysować i opowiedzieć. Ale naprawdę nie uważam, by to była wada. Wiele nawet najbardziej rozbudowanych gier bywa doświadczeniami mimo wszystko dość biernymi. Siedzimy przy stole, a gra stawia przed nami określoną sytuację, na którą możemy zareagować tylko w ściśle zdefiniowany sposób. Jeśli jakaś kolorowa i plastikowa gra z Kickstartera jest jak ulubione słodycze, przed którymi ciężko się powstrzymać, to The Quieter jest jak chleb pełnoziarnisty z pastą warzywną. The Quieter czasami wymaga aktywności i wyjścia ze strefy komfortu. Gracz sam musi wziąć odpowiedzialność za poprowadzenie historii, ale zawsze ma coś, do czego może się odnieść.
Ma różne otwarte wcześniej przez graczy wątki. Ma wyrocznię zawsze napisaną w taki sposób, by naprowadzała, ale nie wyręczała. Ma tabelkę dóbr, którymi dysponuje społeczność i tych, których zaczyna brakować. Może też zawsze rozpocząć dyskusję. Ale przede wszystkim to, że w swojej turze jesteśmy skazani na siebie, motywuje, by dokładnie przypatrywać się, co robią inni gracze. Uczy empatii i chęci wczuwania się w ich pomysły. A w nagrodę za ten włożony wysiłek otrzymujemy olbrzymią satysfakcję z czegoś, co razem stworzyliśmy praktycznie z niczego. Gra ma dwa warianty długości i oba są równie dobre. Jest dostępna wyłącznie po angielsku, ale gracze gorzej obeznani z tym językiem spokojnie poradzą sobie przy odrobinie pomocy. W dwuosobowej rozgrywce każdy ma nieco więcej kontroli, a historia staje się bardziej spójna. Przy większej grupie przygody stają się nieco bardziej szalone, ale jednocześnie zwiększa się ilość interakcji między graczami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wyjść ponad oficjalny limit 4 graczy. Świetnie bawiliśmy się grając 5 osób. I to jest właśnie The Quiet Year. Świetnie wyposażona siłownia kreatywności, pretekst, by znów poczuć się jak dziecko, dla którego kartka i ołówek to nie narzędzie pracy, a studnia przygód i zabawy. Gra, która praktycznie zapoczątkowała nowy gatunek i może przedefiniować Twoje wyobrażenie tego, czym właściwie są gry planszowe. Z całego serca polecamy to wydarzenie społeczne, którym jest The Quiet Year. Na koniec wypada mi jeszcze zaznaczyć, że recenzowany egzemplarz to własnoręcznie wydrukowana wersja print and play. Jest ona dostępna na stronie producenta w postaci pliku PDF za 12 dolarów kanadyjskich, czyli około 30 zł. Moim zdaniem to co najmniej uczciwa cena. Oprócz wydrukowania kilku stron będziecie potrzebowali tylko ołówka, talii kart, kilku kości i garści dowolnych znaczników. Jest też dostępna fizyczna wersja przygotowana przez producenta, ale jest ona znacząco droższa. Dzięki za obejrzenie. Jeśli recenzja Ci się podobała, to oczywiście będziemy wdzięczni za kciuka w górę. A jeśli chcesz obejrzeć więcej naszych filmów, to zachęcam do subskrybowania i włączenia powiadomień. Gdzieś tutaj znajdziesz odnośniki do innych ciekawych rzeczy, które zrobiliśmy.